Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Diuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, zza mikrofonu wita Was Kacper Wawrzak. Zapraszam na kolejne wydanie podcastu Przetłumaczę. Moim dzisiejszym gościem jest Mirosław Gancarz, wieloletni członek legendarnego kabaretu Potem oraz gospodarz telewizyjnych programów Kabaret za kulisami i Kulisy dobrego humoru. Rozmawiamy o językach, o kabaretowych środkach wyrazu, pochylamy się nad kondycją polskiego kabaretu, usłyszycie też próbkę umiejętności wokalnych mojego gościa w języku francuskim. Miłego odbioru. Nazywam się Mirosław Gancarz, interesuję się literaturą i lubię muzykę poważną. To akurat prawda, ale jednocześnie jest to cytat z programu pewnego kabaretu. Ci, którzy rozpoznają, to mają też dodatkową radość. Oprócz tego, że się interesuję tym, o czym wcześniej powiedziałem, niegdyś występowałem przez kilkanaście lat w zielonogórskim kabarecie Potem. Byłem działaczem kultury. Obecnie jestem pracownikiem samorządowym, ale zdarza mi się także współpracować z telewizją, z kanałem TVP Rozrywka, gdzie przeprowadziłem na początku z Karoliną Pańczyk, a później samodzielnie kilkadziesiąt wywiadów ze znanymi artystami, którzy zajmują się szeroko pojętą komedią. Panie Mirku, bardzo dziękuję za to, że znalazł Pan czas na tę rozmowę. Wspomniał Pan o kabarecie za kulisami, prawda? My za te kulisy dzisiaj zajrzymy. Tak, tak. To był z Karoliną Pańczyk prowadziliśmy wywiady pod nazwą Kabaret za kulisami i to była taka formuła, że był jeden gość i nasza dwójka prowadzących. Później Karolina zdecydowała się poświęcić karierze scenicznej i stanąłem przed trudną decyzją, czy poprowadzić ten program dalej. Nieco zmieniliśmy formułę i nazwę, bo później to już nazywało się Kulisy dobrego humoru, tak żeby troszeczkę odejść też od kabaretu, żeby zająć się też innymi formami komedii. I prowadziłem to sam z dwójką gości. No nie było to łatwe, tak się wyrażę, logistycznie, bo nie byli to często goście z tego samego zespołu, z tej samej formacji artystycznej, no i ta zgrać tu, prawda, w kalendarze wszystkich to było wyzwanie, ale zwykle się udawało w 5 dni, 4 dni zdjęciowe nagrać kolejny, jak to się mówi, sezon, który składał się z 10 odcinków i to było emitowane w TVP Rozrywka i w TVP Polonia. O tym, co z tych rozmów pan wyciągnął, czego się ciekawego od środowiska kabaretowego dowiedział, do tego jeszcze wrócimy dzisiaj, ale na początek chciałem tak bardziej językowo, bo jesteśmy w podcaście językowym, spytać pana może podchwytliwie, w ilu językach jest pan w stanie zawołać ratunku pomocy? Help, Hilfe, pomości, oskur. Co jeszcze? Chyba to koniec moich możliwości. Tak, tu chodziło właśnie o ten cytat. Nie tylko Joanna Kołaczkowska, ale pan też w jednym ze skeczy woła o pomoc w ten sposób, prawda? Ja nie, ale Asia robiła to idealnie, ze znakomitym akcentem. No i proszę wspomnieć o swojej edukacji językowej. Czy języki były dla pana istotne, języki obce w życiu? Tak, bardzo, oczywiście. Moja edukacja językowa zaczęła się od szkoły podstawowej, gdzie podjąłem się trudnego wyzwania nauki języka rosyjskiego i nawet dobrze mi szło, tym bardziej, że miałem taką w bardzo wczesnym młodzieńczym okresie taką przygodę, poznałem piękną i powabną Białorusinkę, z którą zdarzało mi się korespondować przez jakiś czas. I to była dodatkowa motywacja do nauki języka rosyjskiego. Tak. Znaczy, dogadam się po rosyjsku. O tak bym to ujął. Później w szkole średniej miałem język niemiecki. I tutaj przypomniałem sobie słowa mojego dziadka, świętej pamięci dziadka Antoniego, ukochanego dziadka, który mówił, że język wrogów trzeba znać. A że z jego perspektywy Niemcy były i obecnie z perspektywy niektórych Polaków Niemcy to wrogowie, chociaż ja uważam, że to są obecnie nasi sojusznicy,
to uczyłem się pilnie tego niemieckiego, a rosyjski byłem już w trakcie nauki rosyjskiego, więc jakby spełniłem wskazówki dziadka Antoniego. Także rosyjski i niemiecki. A obecnie pracuję ciężko, żeby nauczyć się języka angielskiego. Idzie mi to z pewnym oporem, ale już w podstawowych sprawach się dogaduję. Mam okazję to sprawdzić. Niedawno miałem przyjemność spędzać święta w Wielkiej Brytanii, w takim pięknym mieście o nazwie Bath. A ja oczywiście żartobliwie nazywam to miasto Baden-Baden z niemiecka. Jest to starożytny kurort, tak? Bo tam są jedyne w Anglii i w ogóle na Wyspach Brytyjskich źródła termalne i są imponujące ruiny takich łaźni rzymskich. W ogóle przepiękne miasto, 90 tysięcy mieszkańców i ponad 2 miliony turystów rocznie. Dużo pan podróżuje? Staram się raz w roku gdzieś wyjeżdżać. Mhm. W tym roku miałem szczęście, bo byłem i w Irlandii, odwiedziłem przyjaciół. I byłem u bliskiej rodziny, bardzo bliskiej rodziny, która mieszka w Wielkiej Brytanii, tam skończyła studia i pracuje. Podróże są też taką cechą wrodzoną, myślę, kabareciarzy. Podróżowanie jest wpisane w ich los. A proszę powiedzieć, jak z tym językiem? Czy języki obce mają swoją rolę w kabarecie, czy też wypada skupić się na naszym ojczystym języku polskim? Jeśli chodzi o sztukę komedii, bo tak szerzej chciałbym to potraktować, to jeśli posługujemy się ze sceny słowem, to oczywiście można używać powszechnie znanych słów w językach obcych jako rodzaj takiego zabiegu komediowego. Kiedyś kabaret potem miał takie ambicje, żeby zacząć wystawiać swoje programy po angielsku. Pracowaliśmy nad tym, ale to się nie udało. To jest niezwykle trudne, ponieważ sztuka komedii w wersji właśnie takiej językowej, posługuje się różnego rodzaju skrótami myślowymi, różnego rodzaju idiomami. Trzeba znać bardzo dobrze język, żeby potrafić reagować na to, co jak reaguje na to, co się dzieje na scenie publiczności. Więc kabaret jest często składnikiem scenicznym jest często jakby improwizacja i przetłumaczenie, poza tym samo przetłumaczenie dowcipu na język obcy jest bardzo trudne. Są różnice kulturowe. Nawet osoby, które w komedii rezygnują ze słowa, jak na przykład pantomima komiczna. Miałem właśnie podczas naszego wywiadu, kiedy rozmawialiśmy o ruchu scenicznym, rozmowę z Ireneuszem Krosnym. To on jadąc gdzieś tam w świat, a nie posługuje się słowem, wyłącznie ruchem, wyłącznie pantomimą. Więc robił taki, pozwolę sobie użyć, ponieważ mówimy o językach obcych, research, gdzie badał, jak rozumiane są gesty, których on używa w programie w różnych kulturach. I okazało się, że przykładem takim klasycznym i powszechnie znanym jest to słynne bułgarskie tak i nie. On zresztą w tym programie wyjaśniał, że to nie jest tak dokładnie, jak nam się wydaje, że jak Bułgarzy kiwają tak, jak my robimy nie, to jest tak i odwrotnie, tylko oni tak na boki tą głową kiwają, mówiąc tak, czy chcąc pokazać, że się zgadzają. Także sposób przywitania się, także sztuka komedii, jeśli chodzi o tłumaczenie na języki obce, jest bardzo, bardzo trudna i wydaje mi się, że nie znam jeszcze takiego zespołu, który by potrafił idealnie posługiwać się językiem na scenie komediowej, który nie jest ich językiem ojczystym, żeby osiągnąć pełny sukces. I tak tłumacze mają wiele problemów, żeby dowcip przetłumaczyć na język obcy, prawda? No tak, no pewnie. No bo gra słów, prawda, gra znaczeń, pewne uwarunkowania kulturowe, często odniesienia do bieżących wydarzeń, które niekoniecznie są uniwersalne. To jest raczej moim zdaniem niemożliwe
Natomiast oczywiście w kabarecie posługiwanie się pewnymi zwrotami w językach obcych po to, żeby podbić dowcip, no to jak najbardziej. No, sam pan podał przed chwilą przykład, kiedy to księżniczka na wieży wołała o pomoc w różnych językach. A później tłumaczyła precyzyjnie. A później tłumaczyła, tak. No właśnie tak. Też częstym takim komediowym zabiegiem jest tłumaczenie, śmieszne tłumaczenie z języka obcego lub na przykład śmieszne udawanie, no często niestety bywa, że to tylko tak wykonawcy się wydaje, że to jest śmieszne, a nie wszystkim widzom również. Śmieszne udawanie, że się mówi w jakimś języku obcym. Zresztą mnie nazywano, pytał pan o moje doświadczenia z językami obcymi. Mnie, ponieważ ja jestem szczęśliwym posiadaczem słuchu muzycznego i umiejętności dźwiękonaśladowczych, ja właściwie to mówię w każdym języku. Potrafię opanować kilka podstawowych zdań i robię to w tak perfekcyjny sposób, że często na moją zgubę moim rozmówcom wydaje się, że ja świetnie mówię w tym języku. Miałem kiedyś taką przygodę w czasie studiów, aha, bo jeszcze nie powiedziałem, że miałem w czasie studiów wspaniałego nauczyciela Jacka Kędziorę, który uczył mnie bardzo cierpliwie języka francuskiego. I muszę powiedzieć, że z pewnymi sukcesami, bo nawet udało mi się przez telefon zmienić rezerwację w hotelu podczas podróży samochodem po Francji. Mhm. Także zrozumieli mnie, jak przyjechali na miejsce, okazało się, że rzeczywiście ta rezerwacja, tak jak chciałem, została zmieniona. Ale co chciałem opowiedzieć? Więc w ramach tych zajęć Jacek wymyślił, że będziemy śpiewać piosenki. A że mnie śpiewanie wtedy i chyba jeszcze do dziś dobrze idzie, i granie na gitarze, to ja się nauczyłem kilku piosenek Jacques'a Brela. I między innymi taka piosenka Le Bourgeois. Zresztą chyba przez pana Opanie przetłumaczona na język polski. Refren brzmi mniej więcej tak. Le Bourgeois, c'est comme le cochon, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. I tak dalej, tam się kończy to jakimś brzydkim słowem po francusku. No i ja miałem okazję tę piosenkę i kilka jeszcze innych zaśpiewać na uroczystości, na której był gościem attaché kulturalny ambasady francuskiej w Polsce. I po moim wykonaniu tenże ambasador podszedł do mnie i zaczął do mnie mówić, prawda, po francusku. I była taka chwila konsternacji. Ja, Jacek, ja nic nie rozumiem, on mówi za szybko. Mhm. Także, no jeszcze miałem też taką historię podczas mojego wyjazdu dawno, dawno temu na Białoruś, właśnie w związku z tą przygodą, o której wcześniej mówiłem, i tam podczas jakiejś uroczystości zakrapianej miejscowymi produktami ja zacząłem rozmawiać coraz płynniej po rosyjsku, no i ktoś tak utrzymywał, że ja mam taki akcent gdzieś zza Kaukazu. Także był bardzo zdziwiony, że się pomylił, że ja jestem Polakiem i że język rosyjski nie jest moim językiem ojczystym. No ale to taka była sytuacja. Był pewien specyfik, który ten akcent zdecydowanie poprawił. Aha. A propos języka ojczystego, czyli skupmy się, tak jak podejrzewałem, w kabarecie należy skupić się na języku polskim. Znaczy na języku, w którym potrafisz myśleć, o tak bym powiedział. Bo ktoś mi powiedział, że zaczynasz mówić, czy tam posługiwać się w pełni jakimś językiem, jeśli zaczynasz w tym języku myśleć lub na przykład kiedy śnisz w tym języku. No i teraz jakby zaczynając wątek narzekania na to, że kiedyś było, a teraz to nie ma, chciałbym, żebyśmy zaczęli może właśnie wspominać o tym, jak to było z językiem polskim w kabarecie w Polsce, czy też w humorze w Polsce. Czy rzeczywiście moje wrażenie, a jest to wrażenie takie, że niegdyś o język w rozrywce dbano troszkę bardziej i o kształcenie w tym kierunku dbano bardziej. Czy tak było? Czy to mylne wrażenie jest? Tak było. To chyba wynikało z tego, że w ogóle w przestrzeni publicznej, w mediach,
trzeba było zdać egzamin, żeby można było pracować w radio na przykład, czy teraz się mówi w radiu, prawda? Kiedyś to nie była poprawna forma, ale zastosowano tak zwany uzus społeczny, czyli jak coś się powtarza bardzo często, to staje się poprawne. I była tak zwana karta mikrofonowa i był egzamin dziennikarz radiowy, który chciał występować na antenie. Musiał przejść egzamin także z umiejętności poprawnego wysławiania się. No i scena to głównie aktorzy, którzy byli szkoleni do tego, żeby poprawnie mówić, zwykle nie swoimi tekstami, więc już mieli łatwiej. Natomiast wielu aktorów też próbowało swoich sił z wielkimi sukcesami na scenie i wyznaczali pewnego rodzaju wzorce poziomu artystycznego, w tym właśnie językowego, to właśnie kabaret Dudek, gdzie występowali aktorzy znakomici, wybitni, czy kabaret Starszych Panów, który bawił się słowem, mój ideał takiego klasycznego polskiego kabaretu. I to jakby siłą rzeczy było przyjmowane przez młodzież kabaretową. U nas takim żandarmem językowym była Asia. Zawsze nas poprawiała. Zwłaszcza ulubionym sposobem poprawiania było zwracanie uwagi na akcentowanie. O tak. Tak, nie zrobiliśmy, tylko zrobiliśmy. Nie tak. Matematyka, tylko matematyka. No to rzeczywiście nas wytresowała, także do dzisiaj chyba rzadko mi się zdarza, że źle zaakcentuję, nawet w najbliższej rodzinie, która wie, że mam na tym punkcie, no można powiedzieć, pewnego rodzaju wrażliwość, tak? Że ja nie potrafię się powstrzymać i poprawiam. No, nauczyłem się powstrzymać poprawiania ludzi, których nie znam, bo to może być przyjęte jako niegrzeczność. Ale też mam w swoim dosie, że tak powiem, karierę naukową i dydaktyczno-naukową. Pracowałem 8 lat jako wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim. I tam też zawsze, zaczynając kurs jakiś ze studentami, pytałem, czy, proszę Państwa, jestem człowiekiem walczącym, ponieważ uważam, że dbałość o język ojczysty to jest taki przejaw patriotyzmu, to czy Państwo sobie życzą, czy nie będzie Państwu przeszkadzało, jeśli ja w trakcie Waszych wypowiedzi będę zwracał uwagę na jakieś Państwa potknięcia językowe. I zwykle się studenci zgadzali na to, ale pytałem, żeby nie było, że się tam mądrzam, czy staram się dokuczyć. I zwykle się studenci zgadzali i nawet im się to podobało. Później nawet po tym, jak już nie byli w żaden sposób ode mnie zależni, czyli po zdaniu egzaminu, nawet niektórzy dziękowali za to. Nie zdawali sobie z tego sprawy, ile błędów językowych popełniali. A później odczuli to, że jest takie zupełnie niewytłumaczalne zjawisko, że jak się z kimś rozmawia i ktoś mówi poprawnie, to się inaczej tego człowieka postrzega. Zupełnie tak jakby podświadomie. Bez wątpienia. No być może, no tak słyszałem. Mamy słowo, to jest jedna z warstw rozrywki, prowadzonej rozrywki, która odbywa się w sytuacji, że tak powiem, kabaretowej. Mamy tak. Słowo, mamy tekst, o nim wspomnieliśmy. Może mieć ogromne znaczenie, można się nim bawić. Mamy też gest, mowę ciała, to taka kwestia druga. No i teraz, która z nich powinna przeważać. Z perspektywy doświadczeń kabaretowych pana, panie Mirku, ale też tak może zerkając na obecną sytuację w polskiej rozrywce? Nie można chyba określić, które z tych filarów, tak, sztuki scenicznej powinno przeważać, bo to zależy od tego, dla kogo jest to prezentowane, gdzie to jest prezentowane, z jakiego medium się korzysta, czy to jest sztuka sceniczna, czy to jest sztuka radiowa, czy to jest kabaret robiony dla telewizji. To jest szereg takich niuansów, które właściwie decydują o tym i dają wybór też artyście, twórcy. Są, tak jak wspomniałem wcześniej, artyści, którzy rezygnują
w ogóle ze słowa, tak jak Ireneusz Krosny, nasz najsłynniejszy mim, czy, bo miałem w tym programie Kulisy Dobrego Humoru przyjemność i zaszczyt, właśnie mówiąc o ruchu scenicznym i ruchu w ogóle w komedii, gościć oprócz Irka też Cezarego Krukowskiego, który jest jednym z liderów takiej białostockiej grupy tanecznej Fairplay Crew, znakomitej, która robi karierę w tej chwili na świecie, podobnie zresztą jak Ireneusz, widziałem, czy grupa Mozarta, o przecież oni się posługują głównie dźwiękiem, tak, muzyką w tym wypadku, wspaniale, i oni mają właśnie tę zaletę i tę przewagę nad artystami w polskim kabarecie i w sztuce scenicznej, że dzięki temu, że rezygnują ze słowa, są rozumieni na całym świecie. Chociaż też są takie, jak powiedziałem wcześniej, muszą się przygotowywać, żeby, tak jak i grupa Mozarta, i Ireneusz Krosny opowiadał mi o takich różnych przygodach, które i doświadczeniach, i olśnieniach, które mi się zdarzyły podczas występów w Chinach, czy w ogóle w Azji, tak, gdzie te różnice kulturowe są tak duże, że pewne gesty, dźwięki, utwory intencjonalnie wykorzystane w tym ich spektaklu, no, nie powodowały reakcji, jakich oni się spodziewali, czy jakie zakładali. Także trudno powiedzieć, tak, trudno powiedzieć. Klasyczny kabaret, głównie słowo, ruch oszczędniej, nie wolno z tym przesadzać. Długo dochodziliśmy do tego, żeby w taki wyważony sposób gospodarować ruchem, żeby nie odwracać uwagi od słowa, bo to wszystko musi być wyważone. A to, no, to jest kwestia doświadczeń, lat pracy. My też w kabarecie potem, to akurat nasz drogi lider, magister inżynier Władysław Sikora, z którym też miałem okazję wywiad przeprowadzić telewizyjny, mówiąc o pisaniu tekstów i o tworzeniu kabaretu, który wymyślił taką metodę, że rejestrowaliśmy nasze występy w programów przed publicznością i ocenialiśmy, znaczy nasz program kabaretu potem głównie kładł nacisk na słowo właśnie, ale także na kostium, rekwizyt i ruch oraz muzykę, czyli komplet. Za muzykę był odpowiedzialny Adam Pernar, niestety świętej pamięci, który robił to doskonale. To był zresztą wspaniały pianista, najlepszy pianista wśród aktorów i najlepszy aktor wśród pianistów, bo chyba kabaret potem jako pierwszy włączył pianistę jako pełnoprawnego aktora, uczestnika spektaklu. Bo wcześniej było tak, że w kabarecie, że był tam gdzieś z boku zespół muzyczny, który stanowił pewien element scenografii, tak? I albo pianista, który po prostu był pianistą. I natomiast Adam został włączony do zespołu jako aktor. No, ale wracając do tego, o czym zacząłem mówić. Więc nagrywając te spektakle, Władek wymyślił, że będzie punktował każdą reakcję widowni. Czyli tam była jakiś tam szmer, to był jeden punkt, jakiś tam głośniejszy śmiech to dwa, aż tam do pięciu punktów. I po nagraniu spektaklu brało się taki skecze kabaretu, potem trochę można porównać konstrukcyjnie do takich puzli, które można przekładać, właściwie klocków Lego bardziej. I w tekście są wyraźne takie gagi, które tam, dowcipy, które można punktować. Teraz proszę sobie wyobrazić, że Władek wymyślił, że doszedł do tego, że musi być pewnego rodzaju stopniowanie napięcia. I w zależności od tego, ile każdy z tych dowcipów w skeczu miał punktów, tak był przestawiany, żeby napięcie rosło aż do punktu kulminacyjnego, w którym wygłaszana była puenta. I każdy z tych skeczów można było też w różnej kolejności w programie umieścić, tak żeby cały program również, powiedzmy tam jakiś skecz ma sumę punktów 13, to następny miał już mieć więcej.
aż do tego punktu kulminacyjnego, gdzie ostatni sketch jest tym najlepszym, najmocniejszym. To się bardzo sprawdzało, takie matematyczne podejście. No ale matematyka to królowa nauki sztuk. Zresztą matematycy bardzo podobno lubią twórczość Jana Sebastiana Bacha, bo jego kompozycje można przepisać na wzory matematyczne, tak słyszałem. To prawda. Wspomniał pan już o muzyce. To miało być kolejne pytanie właśnie o tę warstwę, o piosenkę kabaretową, która w przypadku kabaretu potem, no wydaje mi się, że kabaret potem niezrównany do dziś w tym temacie. No ciekaw jestem, jak było z tą skromność się nie zaprzeczę. Jak to było z tą punktacją, jeżeli chodzi o gagi muzyczne? Czy one miały z reguły najwięcej punktów? Piosenki były zupełnie odrębnym elementem programu. W tym klasycznym kabarecie takim konferansjerskim, na którym my się wychowywaliśmy, no, którego oczywiście nie zalicza się kabaret starszych panów, nasz niedościgły wzór, który był takim kabaretem literackim, gdzie słowo miało tam pierwszoplanowe znaczenie i właściwie taka jakby ta sfera artystyczna, bo tam były przepiękne piosenki, które wyjęte z programów kabaretu starszych panów żyły własnym życiem i świetnie się mają do dzisiaj. I my też właśnie dążyliśmy do takiego ideału i w kilku wypadkach nam się to udało. Piosenki generalnie staraliśmy się pisać tak, żeby one w jakiś sposób nawiązywały do programu. Pierwsze programy kabaretu potem były programami, które się składały z rozmaitych różnych od siebie tematycznie skeczów. Natomiast później zaczęliśmy kombinować, żeby program miał jakąś przewodnią myśl. Zaczął się taki etap poszukiwań jakiegoś wspólnego tematu. Zdarzył się program, który rozpoczął taką naszą ogólnopolską karierę, czyli program pod tytułem Bajki dla potłuczonych, gdzie rzeczywiście były to interpretacje, potemowe interpretacje bardzo znanych bajek. I tam rzeczywiście piosenki też nawiązywały do bajkowej treści. W tym wszystkim doszedł kabaret potem do tego, że napisał program, który był programem takim spektaklem komediowym, jednoaktowym, tak? Gdzie była fabuła, czyli program fabularny. To był program pod tytułem Sclerosis Vulgaris. Ja jeszcze łacina bardzo mnie pociąga, tak? Mam w swoim zasobie językowym mnóstwo różnych zabawnych i mądrych też takich powiedzonek w języku łacińskim. Doszliśmy do takiego programu, który się nazywał Trąbka dla gubernatora. O, właśnie. I to był taki program fabularny, który był jednym z ostatnich naszych programów z kostiumem, z fabułą, właśnie z piosenką, w której aktorzy nie wychodzili ze swojej roli fabularnej, tekstowej, tak? Czyli oni śpiewając piosenkę, podsumowywali pewnego rodzaju tam puenty, kolejne wydarzenia w tej opowieści. Także w piosence niekoniecznie trzeba ładnie śpiewać, zwłaszcza w piosence kabaretowej, bo kabaret potem nie miał samych wybitnych śpiewaków. Sam Władek Sikora niemiłosiernie fałszował. Nadal chyba fałszuje, bo się nic nie zmieniło od czasu zakończenia naszej działalności, ale potrafił to wykorzystać jako atut, tak? Bo ja kilka razy podchodziłem do piosenek, w których trzeba było fałszować. Taka była piosenka Geniuszek, gdzie ja musiałem fałszować dla zachowania konwencji tej piosenki. No nie jest, jak się potrafi śpiewać, to fałszowanie jest niezwykle trudną sztuką, tak żeby to wyszło naturalnie. Natomiast Władek wychodził i miał, tak? Jak on świetnie potrafi fałszować, wszyscy mówili. Tak? Także w piosence i w tej warstwie muzycznej są różne takie obszary, gdzie można wydobyć tą właśnie taki koloryt komediowy. Oczywiście tekst,
ale także muzyka, także gest i kostium, kwizyt, no jak no, po prostu jak w ogóle w sztuce komedii. Także to jest też takie złożone zjawisko. Oczywiście, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, naszą twórczość kabaretową, jeszcze nie mając pojęcia o tym, że się to tak rozwinie, była to raczej zabawa studencka, hobby, sposób na spędzanie wolnego czasu, to królował taki kabaret, o którym już powiedziałem, konferencjerski. Najprościej rzecz biorąc, to wychodziło dwóch panów do mikrofonów, prowadzili taki dialog ze sobą, po czym schodzili ze sceny, wychodziła pani, śpiewała coś refleksyjnego, jakąś smutną piosenkę, kompletnie niezwiązaną z tym, co panowie przed chwilą mówili, kończyła, oni wracali i tak to się przekładało do końca programu, gdzie wszyscy wychodzili i śpiewali wspólnie jakąś piosenkę. To taki klasyczny kabaret konferencjerski. No i to jest taka no, piosenka kabaretowa, która jest kabaretowa tylko dlatego, że ma zabawny tekst albo jakiś taki z zabawną puentą. Natomiast w tym kabarecie konferencjerskim te piosenki, które były podczas programu pokazywane, gdyby były zaśpiewane bez tych dwóch panów, w garniturach najczęściej, to pewnie nigdy nie byłyby zidentyfikowane jako piosenki kabaretowe. No, natomiast raczej piosenki kabaretu potem to były piosenki, które miały bawić. Nie wzbudzać refleksję nad życiem, nad losem człowieka i nad losem naszej biednej ojczyzny, ale miały po prostu bawić, pokazywać pewne zabawne rzeczy, pewne oczywistości, które nam się wydają oczywiste, a okazuje się, że spoglądając na to z innego punktu widzenia mogą być zabawne. O tak bym to ujął. Mówi pan, że w kabarecie potem nie wszyscy byli utalentowani wokalnie, no ale Czerwony autobus w wielogłosie, jeszcze do tego te dodatki, te efekty dźwiękowe. Tak. Proszę opowiedzieć o tym, jak powstawał ten sketch, mój ulubiony zresztą. To był sketch, to była piosenka, no pomysł. Pomysł właśnie na każdy sketch, każdy gag, każdy program zaczyna się od pomysłu. I ta piosenka również, no myślę, że dzisiaj mogłaby być dla wielu młodych ludzi niezrozumiała, ponieważ ona sięga do czasów, kiedy muzykę odtwarzało się z czarnej płyty. Polegało to na tym, że na takim urządzeniu zwanym gramofon kładło się taki krążek czarny z rowkami i na tą płytę kładło się takie ramię z igłą, która dotykając do tej płyty i wpadając w ten rowek drgała i przenosiła dźwięk. To taka archaiczna technologia. I zdarzało się, że jak płyta była bardzo zużyta, to były różnego rodzaju dźwięki jak trzaski, a czasami nawet jak rowek był uszkodzony, to zdarzało się, że ta igła przeskoczyła na inny rowek, no i no był taki efekt. Dlatego też ktoś tam podczas jakiegoś spotkania towarzyskiego wpadł na pomysł, że to byłoby śmiesznie, jakby ja wziąć jakiś tekst i spróbować go tak pociąć, żeby zmienić jego znaczenie. I ktoś inny wpadł na pomysł, żeby to zrobić w formie właśnie starej płyty, która przeskakuje i trzeszczy. Ten trzask robiła na początku jeszcze Ewa Sopielewska, bo to jest bardzo, bardzo stary sketch, kiedy jeszcze Asi Kołaczkowskiej, Leszka Jenka nie było w kabarecie potem. Mhm. Władek Sikora ten dźwięk przeskoku płyty robił uderzając jakimś takim kawałkiem zgniecionego, sztywnego papieru o mikrofon. A piosenka była tak napisana, że właśnie przeskakiwaliśmy te teksty i może uda ci się znaleźć gdzieś w archiwum tą piosenkę i pokazać, jak to wygląda. Po takim wyjaśnieniu to nawet młodzi ludzie chyba powinni zrozumieć, na czym polega jej dowcip. Jasne oczy spojrzeć i ja serce młodem na twój widok miła. Przez ulicę mego miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę tak buczy, tym lasem ponad mostem, w tej kolacji radości, w której serce moje gra. Pip, pip, autobus, czerwony autobus, czerwony autobus, czerwony autobus, czerwony autobus.
wśród programów Kabaretu Potem jest jeden taki, który można chyba powiedzieć zapoczątkował albo wpisał się gdzieś w początki improwizacji w Polsce? Czy Dzikie Muzy to był początek improwizowanego kabaretu? Tak, to znaczy taki teatr improwizacji komediowej nie jest wymysłem Kabaretu Potem, ale zaczęliśmy się improwizacją bawić po pewnym znamiennym zdarzeniu. Mianowicie kiedyś pojechaliśmy do klubu studenckiego we Wrocławiu, to była chyba Politechnika Wrocławska albo chyba Uniwersytet Wrocławski, no, to nieistotne. Ja zajmowałem się negocjacjami z organizatorami i jeśli chodzi o wynagrodzenie, i jeśli chodzi o warunki techniczne i zwykle spotykałem się z ludźmi, którzy no, nie byli nowicjuszami i wysyłałem tam, przez telefon mówiłem, że potrzebujemy powiedzmy no, światło jakieś i cztery mikrofony na statywach, żeby wystąpić przed publicznością. No i przyjechaliśmy do tego klubu studenckiego i patrzymy, a mamy cztery mikrofony, cztery statywy i nic więcej. Żadnego nagłośnienia, nic wzmacniacza kompletnie. No i pan kierownik klubu mówi, ale pan mi mówił przez telefon, że pan chce cztery mikrofony, to pan ma cztery mikrofony. Nie byliśmy w stanie wystąpić, ale sala była nabita po brzegi. Wtedy wpadliśmy na szalony pomysł, żeby opowiedzieć widzom nasz występ. No w zasadzie i teraz wchodzi Kamol, tu się przebiera w coś takiego i robi to i to. Oczywiście trzeba było improwizować, opowiadając to, co mieliśmy im pokazać, a nie mogliśmy, bo nie mieliśmy warunków scenicznych, bo potrzebna była jeszcze kulisa. No, kabaret potem, który często był określany, a to ci, co tak wchodzą i schodzą, to był kabaret, który musiał mieć kulisę, musiał mieć wejście i wyjście. I to też nie za dużej, nie za duża odległość musiała być między kulisą a mikrofonem. Dlatego nie występowaliśmy na dużych scenach amfiteatralnych. To nie byłoby to możliwe, bo zwykle w amfiteatrze pomiędzy kulisą a mikrofonem było 20 metrów, a czasem więcej. No więc nie było, nie byliśmy w stanie pokazać programu w odpowiednim tempie. No ale wracając do tego zdarzenia, no i tak nam się to spodobało, to opowiadanie tego programu, że zaczęliśmy eksperymentować właśnie z tą improwizacją. Okazało się, że nam to nieźle idzie, ale też trzeba uczciwie sobie powiedzieć i uchylić tutaj rąbka skrzętnie skrywanej tajemnicy, że tak jak mawiają muzycy jazzowi, najlepsza improwizacja to improwizacja przygotowana. Więc można improwizować, ale trzeba mieć zawsze takie wyspy bezpieczne, do których ta improwizacja powinna, w stronę których powinna dryfować. Także oczywiście zdarzało nam się improwizować, ale była to improwizacja dobrze zabezpieczona, tak bym to ujął. Natomiast jeśli chodzi o improwizację, to teraz mi się przypomniało, że zaczęliśmy ją wykorzystywać jako formę pisania nowych programów, nowych tekstów. I to się też zaczęło przy tworzeniu programu Trąbka dla gubernatora, gdzie przed publicznością bardzo wdzięcznego i kochającego nas akademika, czy domu studenta, wtedy jeszcze Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, pokazywaliśmy szkice, w większości wypadków improwizując. I muszę powiedzieć, że wiele z tych udanych improwizacji później weszło jako stałe teksty do tego programu. O, także improwizacja jest bardzo, bardzo fajną, trudną sztuką. Z drugiej zaś strony, z tego co zauważyłem, dlaczego tak aktorzy lubią improwizować, no, gdybym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że to jest łatwiej, tak? No bo nie trzeba się tekstów uczyć, prawda? Tylko się wychodzi i się improwizuje. Faktem jest, że trzeba też to umieć i trzeba umieć też określić pewne granice improwizacji. Tak jak ta amerykańska forma improwizacji komediowej, która weszła obok stand-upu do nas szturmem na sceny komediowe, tam w tych spektaklach improw też są określone jakieś zasady, na których się improwizuje, czy pewne warunki, które trzeba oznajmić publiczności. Z drugiej zaś strony, jeśli publiczność ma świadomość, że coś jest improwizowane,
to chyba łaskawszym okiem patrzy na efekty na scenie. Także łatwiej improwizując, moim zdaniem, rozbawić publiczność niż przygotowanym programem, bo program trzeba do tego stopnia przygotować perfekcyjnie i aktorsko, żeby publiczność miała wrażenie, że to jest improwizacja. Nie wiem, czy dobrze się wyraziłem, ale podam przykład. Jednym z takich ulubionych przez widzów momentów jednej z piosenek Kabaretu Potem pod tytułem Nudzę się, której tekst nie był najistotniejszym elementem, a właśnie ruch i pewna puenta. Podczas śpiewania tej piosenki pianista też się nudzi i tak zaczyna się bujać na krześle. I pewnego dnia zdarzyło się, że to krzesło się pod pianistą złamało. No i Adam, jako wybitny pianista i odporny na niespodziewane zdarzenia, nie przestał grać. Chociaż to krzesło się pod nim rzeczywiście rozleciało. Wzbudziło to taką euforię wśród widzów, że Smutny postanowił to powtórzyć. I to powtórzyć tak, żeby publiczność uwierzyła, że to się zdarzyło jeden raz. Jakby wiara widzów w to, że coś, co się zdarzyło dla nich, jest tylko dla nich, jest specjalnie dla nich, jest tak wielka, byłem zdumiony. Podam na to przykład. Byłem zdumiony, kiedy zdarzyło nam się, że grupa kilkuosobowa naszych fanów jeździła za nami podczas którejś z tras. Część jeździła z nami w samochodzie, część tam dojeżdżała jakimiś innymi środkami komunikacji na kolejne występy, każdy w innym mieście. I na wszystkich tam 5 czy 6 występach oczywiście Adamowi się podczas piosenki Nudzę się złamało krzesło. I na jednym z ostatnich ktoś z tej grupy powiedział, ale ten wasz pianista to ma pecha, już 4 występ i mu się krzesło złamało. Czyli uwierzył w to, że to jest przypadkowa rzecz, nie? Że te krzesła są takie słabe w każdym kolejnym teatrze, miejscu. Natomiast kulminacją tego zabawnego skeczu i tego łamania krzeseł był występ w Teatrze na Woli w Warszawie, gdzie nie tylko krzesło się udało złamać, tak, ale także zniszczyć pianino. To dzięki Grzesiowi Porowskiemu z Łomianek, którego serdecznie pozdrawiam, być może będzie miał okazję to słyszeć, który dzielnie od wielu lat rejestruje to, co się w historii polskiego kabaretu dzieje. Ma przebogatą bazę materiałów i dziwię się, że jeszcze nikt z tego nie skorzystał. Oprócz mnie, tak, właśnie do ilustrowania niektórych wypowiedzi w cyklu wywiadów, które prowadziłem. Zdarzyło się to w Teatrze na Woli, kiedy to Adam złamał to krzesło, ale tak jakoś niefortunnie, że pchnął pianino i to pianino tak powoli zaczęło się wywracać. On trzymał je, żeby powstrzymać tę wywrotkę. I przeleciał szczupakiem ponad tym pianinem, które się ostatecznie wywaliło, zgniatając bardzo cenny mikrofon profesjonalny, którego wartość została nam później przez dyrekcję teatru odliczona od honorarium. Ale nagranie jest rzeczywiście ponadczasowe, bo do dzisiaj wiem, że popularne w serwisie YouTube. Oj tak, tak, kultowe. No, ale no tak mówią. Taki gag rzeczywiście trudno byłoby powtórzyć. To się zdarzyło tylko raz. Natomiast krzesła za każdym razem były łamane. No już tyle po latach to chyba już jest przedawnienie działa, bo zdarzało się, później Adam miał już taką technikę, że wiedział jak spreparować to krzesło, żeby mu się spektakularnie złamało. Miał narzędzia odpowiednie, dostawał krzesło, brał do garderoby po cichutku i tam przygotowywał to krzesło do spektakularnego skeczu, piosenki właściwie, piosenki skeczu pod tytułem Nudzę się. Takiego skeczu już nie ma. Nie wiem, czy coś kiedykolwiek dorówna takim sytuacjom. No nie ma takich pianistów jak Adam Smutny Perna. To prawda. Śledzi pan nadal kulisy
dobrego humoru. Zmieniła się ta polska rozrywka. Wiele zostało rzeczy nowych zapożyczonych z zagranicy. Jedne z nich się rozgościły, inne może nie. Co pan sądzi o tej obecnej sytuacji polskiej rozrywki? Co pan w niej, w tej scenie lubi, a co niekoniecznie? Śledzę z zainteresowaniem oczywiście. Zapraszałem na rozmowy, na wywiady telewizyjne zarówno przedstawicieli tego starszego pokolenia, nawet starszego ode mnie, bo miałem gości, którzy tworzyli, tworzą nadal kabaret Elita na przykład z Wrocławia, czy artystów Piwnicy pod Baranami. Leszek Wójtowicz był moim gościem, niegdyś Bart Solidarności. I także tych najmłodszych, także stand-uperów. Był pewien problem tylko z odcinkiem, którym moim gościem, czy gościnią, a się teraz coraz częściej mówi, była Wiola Walaszczyk, która podczas swoich występów może bardziej niż inni nawet używa, jakby to powiedzieć, takich sformułowań, które moja znajoma polonistka nazywa partykułą emfatyczną. A inni nazywają to po prostu wulgaryzmami. Po prostu klnie jak szewc podczas tego występu. No i zwykle jest tak, że używa się tych wulgaryzmów jako pewnego rodzaju środków wyrazu, tak? Używa się ich celowo i po coś. Tak powinno się robić. Samo używanie przekleństw dla przeklinania jest bez sensu. Jeśli chodzi o sztukę, to jestem przeciwny nadużywaniu wulgaryzmów, ale stand-up się takimi prawami rządzi i trzeba to przyjąć. Ale niestety okazało się, mieliśmy później na montażu duży problem, że Wiola Walaszczyk po prostu tak się komunikuje ze światem. Tak jak mówi na scenie, tak mówi w życiu. No i mieliśmy duży problem, jak to zmontować. No nie dało się tego zmontować, musieliśmy to puścić po 23, tak jak było, raz poszło. Mam nadzieję, że jeszcze zostanie to przypomniane teraz, bo to był bardzo wyjątkowy odcinek. Bo Wiola Walaszczyk po prostu tak mówi, jak na scenie, tak w życiu. I rzeczywiście było dosyć gęsto tam od pewnego rodzaju wzmocnień słownych. Ale sam wywiad bardzo ciekawy, polecam, jeśli ktoś będzie miał okazję obejrzeć. Ale też byli inni stand-uperzy, którzy już komunikują się standardowo, prawda, poza sceną. Nie, celowo nie użyłem słowa normalnie, bo to, co to jest normalne w dzisiejszych czasach, to trudno to naprawdę zdefiniować. Więc standardowo. I też właśnie tak przyjąłem taką rolę takiego adwokata diabła, tak? Pytałem ich, no a co stand-up? Zresztą nic nowego, tak? Od dawna w kabarecie był monolog i nikt tego nie nazwał stand-upem. Dopiero wtedy oni, prawda, próbowali mi tłumaczyć, na czym ten stand-up polega, że to jest wyłącznie opowiadanie o sobie, często z emocjami właśnie, które w sposób naturalny, że stand-uperzy raczej nie piszą tekstów, które później jak aktorzy komediowi czy artyści kabaretowi starają się słowo powtórzyć, tylko no powiedzmy w jakimś tam obszarze się swojego życia poruszają, mówią o sobie, mówią też często o sprawach bardzo intymnych, takich powiedzmy osobistych do bólu. Na tym właśnie polega stand-up. Chociaż zauważyłem, bo że ten stand-up amerykański, tak jak polski kabaret jest swoistą formą, niespotykaną nigdzie indziej na świecie, taki polski stand-up podobnie, moim zdaniem, jest różny od tych. Ja byłem, teraz właśnie będąc w Wielkiej Brytanii, byłem na takim spektaklu kabaretowym w teatrze komediowym, w tym Bath rzeczowym. No i no, tam był kabaret, ale bardziej w stylu Moulin Rouge. czyli taka burleska, prawda? Były oczywiście monologi, był konferansjer, był sztukmistrz, któremu się nic nie udawało. Były oczywiście panie, które tańczyły kankana. No ale
kabaret dla Francuzów czy mieszkańców Europy Zachodniej to nie jest to samo, co kabaret dla Polaków. Co mi się osobiście nie podoba. Nie podoba mi się to, że jakby zaniechano tej dbałości o poprawność językową, że aktorzy mówią czasami z błędami ze sceny i nie jest to zamierzone, tak? Bo oczywiście, że sztuka komedii polega na tym, żeby łamać konwencje, także konwencje języka. Tak, żeby tak tą konwencję złamać i tak zmanipulować widza, żeby go wpuścić w maliny i potem spowodować taką sytuację zabawną. Ale pewnego rodzaju taka niedbałość o takie szczegóły właśnie jak kostium, jak słowo. To, że właśnie nie ma wśród muzyków, aktorów, tak jak wzorem Adama, niedościgłego Adama Bernala, że teraz coraz częściej telewizja chyba zepsuła kabaret, moim zdaniem, w pewnym sensie. Właściwie wykreowała pewną nową formę kabaretu. To jest taki kabaret masowy, dla publiczności masowej. Zaczęło się od tego, że Dwójka pokazywała kabaretony, realizowane na wielkich scenach amfiteatralnych, gdzie publiczność nie była, artysta nie miał możliwości skupić uwagi publiczności tak, jak mógł to zrobić na scenie kameralnej teatru. Tak, że widz był skupiony na każdym geście, najdrobniejszym nawet, na każdym rekwizycie. Ja pamiętam nasze pierwsze realizacje telewizyjne, jaką wielką trudność miała telewizja, żeby przełożyć te rzeczy przygotowane na scenę, które były absolutnie czytelne dla widowni w teatrze, na język telewizyjny, gdzie widz siedząc na widowni, jak aktor wyjmuje z kieszeni jakiś drobny rekwizyt, to wszyscy to dokładnie widzieli, a telewizja musiała zrobić zbliżenie, pokazać to z bliska. Także próby kamerowe trwały bardzo długo. W tej chwili nie ma takiego problemu, bo kabaret, taki najbardziej popularny, taki, jakby to powiedzieć, używając języka obcego, mainstreamowy, tak? To kabaret płaski. To znaczy, że ogląda się go na płaskim ekranie telewizora. I nadal jest zabawny, tak? Dla wielu osób. Natomiast, no i też mam takie podejrzenie, choć mogę nie mieć racji, że w tej chwili jakby przez tę masowość artyści kabaretowi poszukują takiej drogi twórczej, żeby stworzyć coś, co będzie się podobało publiczności. Nie tworzą, może to robią, nie wiem, a jakie wrażenie odnoszę, że nie tworzy się czegoś, do czego ma się własne przekonanie, trochę ryzykując, że to się nie sprzeda, no właśnie to jest słowo klucz, że to się nie sprzeda, tylko próbują stworzyć taki sketch, taki program, który trafi do gustów publiczności, przez to sprzeda się to lepiej, więcej koncertów się zagra i więcej będzie z tego pieniędzy. Trochę właśnie ta komercja, której swoim rozwiązaniem też jako jednym z elementów sprzeciwu kabaretu potem i zakończeniem działalności było to, że byliśmy przekonani, że nie jesteśmy w stanie ulec nadciągającej fali komercji. Mieliśmy rację. Także ta rozrywka w tej chwili się rozwarstwiła. To znaczy sztuka komedii, sztuka kabaretu się rozwarstwiła na tą taką masową, popularną i na trochę bardziej elitarną. Są przecież zespoły, które programowo, podobnie zresztą jak kabaret potem, nie występują na dużych scenach. Do nich chyba można zaliczyć kabaret Hrabi, w którym występują dawni członkowie kabaretu potem, Joanna Kołaczkowska i Darek Kamol-Kames. Nie widziałem na żadnym
kabaretonie kabaretu Hrabi. Może się mylę, ale sądzę, że unikają tego, a raczej preferują małe sceny, a jeśli już z większą widownią, to raczej są to sceny teatrów. Także pod tym względem, że się ten dowcip uprościł, bym powiedział, tak? Że dąży się do prostego dowcipu, zrozumiałego dla wszystkich, żeby wzbudzić powszechną wesołość, czyli już jakby śmieszny głos, takie jakby zabiegi. Nie słowo, nie dowcip, nie sprytne zagranie aktorskie, ale śmieszny głos, śmieszny ubiór. Prawda, że facet mówi przebieranie się za kobietę, prawda, przebieranie się za babę. Choć to też można ograć, nie? Ale niektórzy z tego sobie zrobili jakby już taki leitmotiv, taką postać i wychodzi Wiolka tam, czy Jolka, nie pamiętam jak się ta postać nazywa, chłop z zarostem w peruce i to już ma być śmieszne. No i jest, i ludzie się z tego cieszą. No, to... Teraz mi się przypomniało, chyba jest taki sketch, w którym pan też ma chustkę na głowie. Tak. Też ma pan brodę, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Mieliśmy też sketch w Bajkach dla potłuczonych, gdzie ja występowałem w roli Baby Jagi. No ale mieliśmy tylko jedną dziewczynę w kabarecie i był wybór, albo zostanę Małgosią, albo Babą Jagą. A Asia wolała jednak zostać Małgosią, więc wyszło nam na to, że wychodzę jako Baba Jaga, ale Baba Jaga generalnie ma być brzydka, więc to się wszystko jakby zgadza. Ja po prostu byłem brzydką Babą Jagą. Panie Mirku, chciałbym zakończyć pozytywnym akcentem i może taką podróżą w przeszłość, bo sporo dzisiaj tam spędziliśmy, ale zróbmy taką w ogóle podróż tam i z powrotem w czasie. Najpierw ku przyszłości. Proszę sobie wyobrazić siebie samego za kilka dekad gdzieś pod kocykiem w fotelu bujanym i takie jedno ulubione wspomnienie, które przywoła uśmiech na twarz, związane z przeszłością kabaretową. Muszę panu powiedzieć, że i państwu, że jeszcze będąc w kabarecie potem, jedną z naszych ulubionych, a było tych ulubionych zabaw kilka takich zabaw towarzyskich wewnątrz kabaretowych, było właśnie opowiadanie różnych anegdot o tym, jak to będziemy kiedyś jeszcze występując, będąc czynnymi estradowcami, mając już lat po 80 parę, występować na tej scenie. Nawet niedawno widziałem sketch, nawet mnie to ubawiło właśnie z tego względu, że sobie przypomniałem te nasze zabawy. Sketch któregoś z kabaretów dość popularnych, czy to Neonówka czasem, który przedstawia swój bardzo popularny sketch w swoim wykonaniu za lat 40. No i nawet to było śmieszne, tak? Ale trudno by mi było wybrać takie jedno wspomnienie. Ja mam naprawdę wiele wspaniałych wspomnień i na tyle mam ich dużo, że tak naprawdę i ciągle wspominam, jednocześnie ciesząc się z mojej teraźniejszości. Ciągle te wspomnienia mi przychodzą do głowy, ciągle przywołuje mi mój umysł te wspomnienia, że tak naprawdę się uśmiecham bez przerwy. No i to też jest dobra strategia. Wypada cieszyć się z takiej wielości pozytywnych. Znaczy miałem tak kilka takich krótkich okresów, kiedy mój wrodzony optymizm przygasał, ale udało się z tego wyjść i w tej chwili jest naprawdę znakomicie, czego i państwu, i panu, panie redaktorze, z całego serca życzę. Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie, panie Mirku, i wszystkiego dobrego z mojej strony dla pana również. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem słuchaczy, że dzięki naszej rozmowie słuchalność wystrzeli w kosmos. Niech tak będzie. Dziękuję wam za uwagę. Na koniec zapraszam was na nasz profil facebookowy, skąd najszybciej dowiecie się o kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.